Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj będzie coś innego. Na moim kanale znajduje się bardzo dużo filmów na prywatnym, które na przestrzeni tych 6 lat nagrywania po prostu tam z różnych powodów umieściłem. I uznałem, że a w sumie dlaczego by nie, może bym sobie te filmy pooglądał. Myślę, że jest to jakiś fajny pomysł na odcinek, zwłaszcza, że będzie to dokładnie 100. odcinek na publicznym teraz w obecnym momencie. Myślę, że chyba pozostanie tym 100. odcinkiem, bo nie przewiduję teraz zdejmowania filmów, chociaż może, zresztą zobaczymy w przyszłości. Ale w każdym razie, na tę chwilę jest to 100. film, więc powiedzmy na jakąś taką okrągłą liczbę, no to jest to idealny pomysł. Także myślę, że nie ma co więcej mówić, bierzmy się do roboty. W końcu udało się, matko, widzowie, chyba nie wiem, z 5. czy 6. raz nagrywam ten wstęp. Chciałbym już przejść do oglądania filmu, ale po prostu wstęp ciągle nie mogę go nagrać, więc teraz chyba się w końcu udało. Dobra, jesteś już na ekranie mojego komputera, jestem już w moim YouTube Studio i mamy tutaj pełno filmów, które są na prywatnym. Generalnie, jeżeli chodzi o liczbę tych filmów, to jest to dokładnie 225. Także tego jest naprawdę bardzo dużo, ale postaram się obejrzeć tego jak najwięcej, bo sam w ogóle chciałbym sobie jak najwięcej tych filmów obejrzeć, no i oczywiście tych najciekawszych. I dzisiaj sobie obejrzymy te kilka początkowych filmów, czyli tak właśnie grudzień 2016, styczeń, luty, może marzec 2017. No generalnie te pierwsze miesiące istnienia mojego kanału. Więc tak może na dobry początek zacznijmy od pierwszego filmu, który znajduje się na naszej liście, to znaczy Tak filmy. Jest to w ogóle drugi film, jaki rzuciłem, 2 grudnia 2016, bo wtedy ja wrzucałem często filmy, bo to był 1 grudnia, był ten film Kim ja jestem, czyli Header Vlog odcinek pierwszy, mamy 2 grudnia, 3, 6, no potem 11, ale no tu na początku filmy były dość często, bo tak jak to wam mówiłem w tym żarcie na Prima Peace, ja te filmy robiłem bardzo prosto, ja po prostu sobie siadałem, coś tam gadałem tak przez parę minut. Te pierwsze filmy, przyjrzyjcie się tutaj uważnie, żaden z nich nie ma powyżej 3 minut. Pierwsze filmy z początkowego okresu, tak chyba aż do, nie wiem, właśnie marca konkretnie, nie przekroczyły 3 minut. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, że nie potrafiłem zrobić dłuższych filmów, ale tak to właśnie jakoś było. Dobra, to już nie gadajmy, tylko zacznijmy od tego pierwszego filmu, czyli właśnie Tak filmy. Cześć, to znowu Filip, to jest kolejny film na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z filmem, w tym wam odpowiem na kilka pytań dotyczących właśnie moich upodobań. W kwestii filmów oczywiście. O, no więc już nie będę tu więcej mówił, tylko zacznę. Pytania mam tutaj napisane na kartce, więc wam je po prostu tak, była podkładka z pytaniami. Lecę. Okay, jaki gatunek filmów lubisz najbardziej? Fantazy, komedie i science fiction. Nie zmieniło się. Przykłady, no to fantazy, Harry Potter, oczywiście. Science fiction, Gwiezdne Wojny. No, oczywiście. A komedii nie mam przykładu. Killer. Dobra, dalej. Czy częściej oglądasz seriale czy filmy? Raczej tak samo właściwie. No, staram się, żeby raz w tygodniu obejrzeć chociaż jeden film lub serial, bo odcinki moich ulubionych seriali są najczęściej raz w tygodniu, bo tak czasami bywa niestety. Na filmy to też, wiecie. Nie zawsze ma się czas. Dobra, trzecie. Jak często oglądasz? No to już powiedziałem, raz w tygodniu. No, czwarte. W jakich językach oglądasz? Raczej w polskim, no staram się, żeby właśnie filmy, które oglądam, chociaż miały napisy, już nawet lektora albo dubbing, wiecie. Próbowałem kiedyś oglądać filmy takie, w ogóle nie było tam nic polskiego, nie wyszło mi to w ogóle. Dalej mi to nie wychodzi. No za bardzo nie rozumiem, co. Ale co częściej oglądam teraz filmy z napisami. Dobra, piąte. Chociaż dalej wolę dubbing. Oglądać w kinie czy w domu? Pomyślmy chwilę. Cóż, to jest też tak różnie, zależy jaki film. A częściej oglądam w domu, bo w kinie to bywam rzadko. A teraz byłam w kinie, częściej lubię być w kinie. Właściwie to nie wiem na czym. Dobrze, i ostatnie. O jakiej porze dnia najczęściej oglądasz filmy? Raczej wieczorem, bo... Co to za pytanie w ogóle? Odcinki właśnie tych moich ulubionych seriali są wieczorem właśnie. A to no, prawda? Tak ogólnie przyjemnie się ogląda wieczorem. No dobra, więc to już na tyle pytań. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć. No i zobaczcie, 2 minuty ja mam gotowy materiał i co ja się muszę męczyć? A nie teraz siedzę, gadam, jeszcze potem trzeba to jakoś zmontować. To był content, widzowie, takie się rzeczy robiło. Ale generalnie, jeżeli chodzi o te tagi, to naprawdę, to było dosłownie. Ja sobie tak spisywałem te pytania, bo uwaga, ja sobie sam wymyślałem te pytania, bo nikt nie chciał mi tych pytań zadawać. Właśnie, bo te tagi to było takie właśnie małe Q&A, tylko takie tematyczne. To znaczy właśnie był tak filmy i ja tu odpowiadałem na pytania związane z filmami. Wymyślałem sobie te pytania, siadałem, gadałem, te właśnie tu mamy minuta 58 i film był gotowy. Więc no naprawdę to było bardzo proste w formie, wtedy mi się jeszcze podobało. Może w sumie nawet i dobrze, no w sumie robiłem to co chciałem, nie musiałem jakoś w to dużo pracy wkładać, teraz trzeba dużo pracy wkładać, ale teraz jestem bardziej zadowolony z materiałów. Nie wiem co to jeszcze z tych tagów można było obejrzeć, no autumn czy jesień, no to tak, no co to o jesieni mogę więcej mówić, no to też był taki film, bardziej po prostu chciałem coś powiedzieć i tyle. Mikołajki,
Mikołajki mi się to nie bardzo. Tak, YouTube, może tam coś ciekawego powiedziałem. Zresztą tak jak przy filmach sobie właśnie porównywałem, czy to się coś zmieniło, no sami słyszeliście, że zmieniło się niewiele, ale trochę. Tak samo zobaczymy, co będzie z YouTube'em. Cześć, to znowu Filip, to jest O, tu jest lepsza filmem, jakość. Kanale. Tu jest lepsza tak, jakość. Tak, wiem, dawno mnie nie było. 4 dni tak dokładnie nie było żadnego filmu. A ja czemu nie było, to nieważne. Tygodniu. Lecimy z kolejnym filmem. Dzisiaj jest YouTube, tak. Czyli pytania związane z moją przygodą z YouTube'em. Tak, jak to jest powiedział? Przygoda. Pytania tak, 4. Tak uważam. Miało być 6, trochę nie wymyśliłem. O, lecę. Przyznałem się, że sam wymyśliłem pytania. Od kiedy oglądasz YouTube'a? To będzie październik 2010. Tak, było to jest tak, prawda. Że w maju na swoim komunie dostałem kompa, tego, którego mam dotychczas, a w październiku no, dostałem neta. Już i tam właśnie chodzi mi pokazać YouTube'a. Kupionego. Pokazaj mi, chyba zgadza się. Kiedy wrzuciłeś swój pierwszy film? Taki pierwszy film, wiecie, jak każdy wstawiał, kiedy Minecraft był popularny. Znaczy teraz też jest popularny, ale wiecie, jak to było kiedyś. Mówię o tych, co grają w Minecrafta i wiedzą, jak to było. No to wtedy pierwszy film wstawiłem, chyba będzie to listopad 2010. Coś koło tego. No. A jeśli chodzi mniej już tak, tak już powiedzmy, nie pamiętam, coś jak takiego. Jako, już ktoś, kto chciał stać YouTuberem, takim prawdziwym, to będzie Wigilia 2014. Mhm. Właściwie... O właśnie, tutaj muszę zatrzymać, powiedzieć. Generalnie to była w ogóle niezła rzecz. Mianowicie, ja bardzo chciałem, bo to wtedy było tak, że trzeba było ukończyć 13 lat, żeby wstawiać filmy na YouTube'a. Znaczy, żeby założyć konto i wstawiać filmy. A generalnie, jako że ja mam urodziny dzień przed Wigilią, no to no tak nie bardzo właśnie z tą datą. W sensie takim, że nie mogłem też wstawić dzień swoich urodzin, tylko musiałem dopiero na następny dzień. Ja wstawiłem właśnie pierwszy film w Wigilię. Dobra, Wigilię to był trochę odjechany pomysł, zwłaszcza, że to w ogóle nie był film świąteczny, ani nic. I nawet teraz ja osobiście w Wigilię nie wstawiał żadnego filmu, tylko właśnie wstawił dzień przed, jeżeli jakiś bym miał. I na tym się w sumie skończyło. Wigilia, wolę spędzić czas z rodziną, a nie zajmować się YouTube'em. Są pewne momenty, gdzie po prostu tego nie chcę robić. A wtedy wstawiłem film Wigilia. Taka ciekawostka. Następne pytanie. Kto jest twoim ulubionym YouTuberem lub YouTuberką? Mam ulubioną YouTuberkę akurat, przecież jestem chłopakiem. I jest nią Alex Mandostyle. Po imieniu tak, Ola. Tak, kiedyś link oglądałem do jej kanału macie w opisie, vlogerki. Jeśli ktoś nie wie, kto to jest. Kiedyś oglądałem vlogerki, zgadzam jeszcze... się, przyznaję się. I w sumie to ona mnie zainspirowała do robienia vlogów. Tak było. Nie wiem, jakoś tak po prostu ich vlogi były takie bardzo przyjemne do oglądania dla mnie i jakoś z tego wzięła się moja chęć do tego, żeby takie vlogi robić. No, teraz finalnie już ich nie oglądam, ale co w tym złego? Oglądałem sobie kiedyś i tyle. Co, nie można? Można. No dobra, te pytania były takie nie bardzo. Tutaj się rozgadałem głównie na temat tego, że nie mogłem wtedy wstawić tego pierwszego filmu, no ale okej, okay, niech tam będzie. Zwłaszcza, że słuchajcie widzowie, jakieś naprawdę, jeżeli chodzi o łapki, to miałem naprawdę tutaj, patrzcie zresztą, zobaczcie. Pierwszy odcinek, 51,6% łapek w górę, 44, a ten konkretny 33,3, 8 do 16 w łapkach. No coś tu ewidentnie musiało być nie tak. Dobra, już nie chcę tych tagów dalej oglądać, chociaż jest tu jeszcze Harry Potter i Gwiezdne Wojny, ale jeżeli chodzi o Harry Potter i Gwiezdne Wojny, to potem są jeszcze lepsze materiały, mianowicie... Tutaj były jakieś takie różne rzeczy, tu pozdrowienia, Boże, z pozdrowieniami to był problem, bo mnie tam bardzo dużo znajomych prosiło o pozdrawianie, a ja po prostu to robiłem. Ale tutaj zobaczcie, mamy materiał na temat epizodu 8. Ciekawe, co ja to mówiłem, bo jeszcze nawet sam dokładnie nie pamiętam. Więc posłuchajmy, co młodszy ja, jeszcze nie Hedosi, bo wtedy byłem Filip TTOT, mówił o epizodzie 8. Cześć, to znowu Filip, to jest kolejny film na kanale. Słuchajcie, najprawdopodobniej od tego tygodnia zacząłem regularne nagrywanie na YouTubie. Regularne nagrywanie? W czwartek o godzinie 18 i w sobotę o godzinie 15. Jeżeli się uda, to zawsze o tej porze będzie film. Teraz już przejdę do rzeczy. Słuchajcie, jako że nie miałem zbytnio pomysłu co nagrać, postanowiłem, że nagram o czymś, o czym no jest właściwie głośno ostatnio. Parę dni temu w internecie pojawiła się informacja, jak się będzie nazywała 8 część Gwiezdnych Wojen. A to było tylko nazwie! Nie umknęło to mojej uwagi. Ja wiem, że to ja o to filmie opowiadałem. 8 część będzie się nazywać Gwiezdne Wojny Ostatni Jedi. Dzisiaj chciałbym z wami pogadać o tym właśnie tytule. Dzięki. A widzicie, content filmowy robiłem już w 2017 roku. Ja już wtedy wiedziałem, że będę taki content robił. Kilka filmów na temat tego tytułu. Linki do nich macie w opisie. W tych filmach były zawarte teorie, jakie można wywnioskować z tytułu, jak tytuł mógłby brzmieć. I właśnie dzisiaj o tym wam powiem. Pierwsza teoria była taka, że Luke najprawdopodobniej zginął. Wydaje mi się ona najbardziej prawdopodobna, ginący. Ponieważ ostatnio Yoda umarł i Luke został ostatnim Jedi. Więc teraz Luke powinien umrzeć i powinien być kolejny Jedi, ostatnim Jedi. Druga teoria była taka, że Rey, nowa główna bohaterka, przejdzie na ciemną stronę mocy. W siódmej części Gwiezdnych Wojen, Kylo Ren, nowy wróg,
próbował przeciągnąć się na ciemną stronę. Niestety nie ukończył szkolenia i nie dał rady. Ale teraz, już w 8 części, będzie w pełni wyszkolony i może mu się uda przeciągnąć się na ciemną stronę. Z tym pełnym szkoleniem w zasadzie 8 to tak, że Rey nie zostanie. Nie powiedziałbym. Luke ją nauczy podstaw, a ona potem ruszy własną ścieżką. Żeby nie powtórzyć taka sytuacja jak na przykład Anakin, któremu się nie podobało to, co robią Jedi, no i wszystko zniszczył. Albo właśnie Kylo Ren, jemu też nie podobało i też wszystko zniszczył. Więc żeby tego uniknąć, Rey obierze własną ścieżkę. Gdyby tytułowy Ostatni Jedi to była jedna osoba, to któraś z tych to nie było właśnie, czy to będzie chodziło o jedynego Jedi czy kilku. Jedyna teoria byłaby taka, że wszyscy umrą. Ja osobiście sobie nie wyobrażam Gwiezdnych Wojen bez Jedi. W tych filmach było też powiedziane, jaki mógłby być inny tytuł nowych Gwiezdnych Wojen. I były tam, jeżeli dobrze teraz pamiętam, dwie propozycje. Pierwsza była taka, że nie Ostatni Jedi, tylko Ostatni Rycerz Jedi. Tak jakby wziąć to z prequel, bo w prequelach się mówi Rycerz Jedi, a w starej trilogii mówiło się po prostu Jedi. Drugi natomiast pomysł to taki trochę śmieszny. Jako, że Przebudzenie Mocy zrzynało dosyć z Nowej Nadziei. Tak, tak, żeby dalej tak zrzynać. Tak. To tytuł brzmiałby Najwyższy Porządek Kontratakuje. Mnie ten tytuł bardzo bawi. No mnie i też. Byłoby naprawdę śmieszny, gdyby taki tytuł był. Wy jak uważacie? Któraś z tego się sprawdzi? Któryś z tytułów byłby lepszy? Więc mam nadzieję, że film wam się spodobał. Nie, tytuł jest okej. Okay. Jeżeli się uda, zobaczymy się w sobotę. Do zobaczenia, cześć. Nie, tytuł jest jak najbardziej okej. Okay. Może poznać Ostatni Jedi, nie mam z tym problemu. Generalnie jak poszedłem na epizod 8, to na początku już byłem taki... On generalnie strasznie dzieje u fanów. Jedni uważali, że jest super, drudzy, że nie bardzo i że w ogóle ten film nie powinien istnieć, bo był po prostu trochę inny, znaczy nie trochę, był bardzo inny od pozostałych filmów. Ja właśnie też na początku byłem raczej po stronie, że nie bardzo, ten film nie jest dobry, a potem jednak przyszedłem na stronę, że chyba jednak ten film jest nawet dobry, jest taki inny, ale to jest jego plus. Okej, mamy tu content z Harry'ego Pottera i bardzo chętnie bym go obejrzał, ale zanim to jeszcze słuchajcie, dlaczego ludzie wolą oglądać filmy z gier? Generalnie to jest taka, powiedzmy, moja trochę początkowa batalia tego kanału, mianowicie na moich poprzednich kanałach nagrywałem gierki i był właśnie taki moment na samym początku, kiedy przechodziłem na vlogi, że po prostu było dużo osób, które były temu przeciwne i mówiły mi cały czas wracaj do gier. Tak samo było też teraz, kiedy z vlogów przechodziłem na content filmowy. Więc no po prostu to jest tak zawsze. Kiedy jest jakaś zmiana w kontencie, to jest taki moment, że po prostu trzeba ludzi do tego przyzwyczaić. I wtedy, i teraz potrzebowałem to trochę czasu, tylko wtedy tego nie rozumiałem i mnie takie komentarze bardzo bolały. Natomiast teraz wiem, że po prostu, no content musiał się obronić, co myślę, że właśnie nastąpiło. Dlatego bardzo chciałem wiedzieć, co młodszy ja mówił na temat, dlaczego ludzie wolą oglądać filmy z gier. Także obejrzyjmy, posłuchajmy go. Cześć, to znowu Filip, to jest kolejny film na kanale. Na samym początku chciałem was przeprosić, że film jest o godzinie 18. O nie, przepraszanie za spóźnianie. Mam i tak nadzieję, dalej. Że ja to wiem nagminnie. Teraz już przejdę do rzeczy. Jestem świadomy tego, że czwartkowy film szedł trochę słabo. Niestety czasami tak się zdarza. No i niestety jak zwykle pojawiły się komentarze z treścią, żebym wreszcie nagrywał gameplay, bo vlogi są nudne. Lub złe, lub głupie, no nieważne. A tak sobie chwilę pomyślałem, dlaczego ludzie tak bardzo chcą gameplay? Właśnie dzisiaj chciałbym powiedzieć, jakie jest moje zdanie na ten temat. Moim zdaniem to dlatego, że ludzie sądzą, że na gameplayach więcej się dzieje niż na vlogach. To nie zawsze tak jest. I wydaje mi się, większość vlogerów jest tego świadoma. A i tak vlogi robią. Ponieważ YouTube jest podzielony na dwie części. Pierwsza część to są ci, którzy robią filmy, które się ludziom podobają, są popularni z tego i mają pieniądze. A druga część YouTube'a to są ci, którzy nagrywają to, co chcą. I mi się wydaje, że vlogerzy zaliczają się bardziej do tej drugiej części, bo oni... Teraz ten film nie jest już aktualny. Chociaż faktem no jest tak, że jedni nagrywają rzeczy, które są po prostu popularne, a drudzy, którzy nagrywają to, co chcą. Chociaż faktem może być też tak, że ktoś nagrywa coś, co jest popularne, a mu to nie wychodzi i nie jest znany, a ktoś nagrywa coś, co lubi, dobrze to nagrywa i mu to jakoś się broni i wychodzi. Ale to z tym mówiłem, że na vlogach nic się nie dzieje, no... Jakby nie patrzeć, teraz większość kontentu YouTube'owego to są właśnie vlogi. Gameplayowi umierają, chociaż no jeszcze gdzieś tam się trzymają, więc ja się bardzo cieszę. Ale rozumiem mniej więcej, dlaczego mówiłem tak, a nie inaczej. No po prostu nie było to wtedy aż tak bardzo popularne. Wtedy vlogi były takie raczej mniej oglądane. Wtedy w tym momencie jeszcze te gierki więcej wnosiły, większe miały statystyki. Dlatego właśnie rozumiem, dlaczego młodszy ja mówił tak, a nie inaczej. Dobra, ja muszę obejrzeć serię Harry Potter oraz Kminy. Generalnie tam miałem właśnie tłumaczyć jakieś różne kwestie związane z Harry Potterem. W ogóle widzowie mieli mi pytania zadawać, finalnie nikt mi tych pytań nie zadawał. I o ile dobrze pamiętam, to w pierwszym odcinku właśnie zapowiedziałem, żeby zadawali te pytania, a w drugim odcinku odpowiedziałem na pytania, które sam wymyśliłem. Czyli w sumie trochę jak w tagach. No ale generalnie zobaczmy. Cześć, to znowu Filip, to jest kolejny w moim kanale.
Jak wspominałem w ostatnim filmie, dzisiaj zacząłem nową serię. Jest to seria, która będzie się nazywać Harry Potter i Rozkminy. O co będzie chodzić w tej serii? Kreatywny tłumaczę. Jak pamiętacie, nagrałem kiedyś tak o Harry Potterze. Ale coś mi się zdaje, że kiedy tłumaczyłem te rzeczy, to część z was za bardzo nie rozumiała, o co w tym chodzi. Dlatego postanowiłem, że skoro już regularnie nagrywam, to mogę właśnie taką serię zrobić. I jak ta seria będzie wyglądała? Będę tłumaczył wam najważniejsze kwestie z tego właśnie tematu oraz będę odpowiadał na wasze pytania, które możecie mi zadać w dowolnej formie. Ważne, żeby takie pytanie do mnie dotarło. Ale żeby nie było, że zostałem was w pierwszym odcinku bez niczego, to chociaż krótko wyjaśnię, co to w ogóle jest Harry Potter. Harry Potter jest to seria 8 książek napisanych przez angielską pisarkę Joanne Katherine Rowling, pseudonim J.K. Rowling, i seria 9 filmów, 8 normalnych filmów. Słucham, ja miałem straszne szumy wtedy na mikrofonie. Przez filmę Warner Bros. To był seria opowiada o losach tytułowego Harry'ego Pottera, który w swoje 11 rodziny dowiaduje się o tym, że jest czarodziejem. Trafia do Hogwartu, szkoły magii i czarodziejstwa, które razem ze swoimi przyjaciółmi, Ronem Weasleyem i Hermioną Granger, przeżywa różne przygody. Dobra, wystarczy mi, chyba nie muszę więcej tego oglądać. No ale generalnie spoko, bo gdzieś tam właśnie były te próby kontentu filmowego, tak jak wcześniej przy Gwiezdnych Wojnach. No ja się cieszę teraz z perspektywy czasu, bo no ja zawsze te jednak te filmy lubiłem i fakt tego, że nawet wtedy próbowałem, no po prostu jakoś mnie cieszy po prostu. Dobra, zobaczmy jakie miałem pytania i jak na nie odpowiedziałem. Cześć, to znowu Filip, to jest kolejny film kanał. Słuchajcie, sorry, że nie było filmu sobotnie, O nie, widzowie, ja tu zrobiłem duży błąd, nie. Nie mogę tego filmu obejrzeć zbytnio, bo tu leci Hedwig z dem. Generalnie, ja wtedy kompletnie się nie znałem na Content ID i nie wiedziałem, że nie mogę wstawić tej muzyki do filmu. Kurczę, no, a chciałbym sobie obejrzeć, tak z czystej ciekawości, co tam się działo. Ale wiem, że jak obejrzę chociaż fragment tego filmu, to będę miał Hedwig z dem i zostanę ograniczony. Ja wtedy tego nie wiedziałem, dostałem ograniczenia na ten film oczywiście, ale wtedy nie wiedziałem, jak to działa. No chociaż faktem chyba wtedy jakoś mi to zbytnio nie zaszkodziło. Teraz, no trochę tak, bo chociaż nie mam włączonego zarabiania, no to jednak to ograniczenie może troszeczkę uciąć zasięgi. Ej, dobra, co ja gadam, przecież mogę zniekształcić dźwięki, będzie okej. Okay. Miałem czasu, może to jest związane z tym, że wróciłem do szkoły. Niestety, wolałem sobie jeszcze puścić trochę w domu. No ale niestety do szkoły iść trzeba. Ale już mamy czas, więc mogę do was nagrać wreszcie drugi odcinek z Harry Potter Rozkminy. Ja się cieszę, że mogę wreszcie zakończyć tę serię, ponieważ ja właściwie od początku wiedziałem, że ta seria nie ma sensu, bo nikt mi tych pytań nie zada. A potem będę mógł robić jakieś inne filmy. Niestety nie mam pojęcia jakie. Mam nadzieję, że coś wymyślę. Albo wy mi coś podpowiecie. Słuchajcie, pytań mam 3. Właściwie tyle tych pytań nigdzie nie znalazłem. Po prostu jakieś usłyszałem sobie, nagle przypomniałem. Albo po prostu jak oglądałem filmy, to takie pytanie wymyśliłem. Jeżeli chodzi o te pytania, to na 2 mam do was odpowiedź, a na 3 no mam, ale taką co nie wiem, czy to jest prawdziwa odpowiedź. Mam nadzieję, że ta odpowiedź będzie właściwa. No dobrze, więc przechodzę do rzeczy. Pierwsze pytanie. Dlaczego Harry i jego mama mają w książkach zielone oczy, a w filmach niebieskie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że po prostu Daniel Radcliffe nie mógł mieć założonych soczewek. Zaraz, czy ja dobrze powiedziałem? Czy on nie mógł mieć założonych soczewek? Czy on po prostu nie chciał? Nie, czekajcie, aż sam się teraz pogubiłem. Albo było, że nie mógł mieć założonych soczewek i dlatego ich nie nosi, miał niebieskie oczy. A dlatego, że było powiedziane, że on ma oczy po mamie, to aktorka grająca mamę Harry'ego czasami w niektórych momentach też miała niebieskie oczy. Albo było tak, że oni uznali, że jego oczy są dobre. Tak chyba było. Ej, ale szczerze? Aż sam teraz już się zapomniałem, a myślałem, że to wiem. Dobra. To zaraz się dowiemy. Jest to spowodowane tym, że aktor, który wcielił się w Harry'ego Pottera, czyli Daniel Radcliffe, nie mógł nosić soczewek. Wiedziałem, nie mógł nosić soczewek, nie mógł, na pewno. Pytanie drugie, dlaczego Hermiona, która jest rok starsza od Harry'ego i Rona, poszła w tym samym roku do szkoły co oni? Odpowiedź jest też bardzo prosta i to akurat pamiętam. Chodziło o to, że Hermiona musiała w dniu rozpoczęcia szkoły, czyli 1 września, roku, w którym ona będzie miała 11 lat, mieć już jest skończone, a ona nie miała. I dlatego musiała pójść 1 września dopiero za rok. I dlatego poszła wtedy, kiedy Harry i Ron zaczynają szkołę. Nie pamiętam tylko, kiedy się urodziła dokładnie, czy to był październik, czy listopad, ale chyba nie wrzesień. Jeżeli ktoś z was wie, to napiszcie w komentarzach. Lecicie pytanie, co nie wiem, czy ta odpowiedź jest właściwa. Pytanie brzmi. Patronus mamy Harry'ego tułania. Profesora Snape'a także. Czy to ma jakiś związek? Oczywiście, że to ma związek, ponieważ Severus Snape był zakochany w Harry Potter. I te uczucia sprawiły, że właśnie mają tego samego Patronusa. Także mam nadzieję, że film się spodobał. Harry'ego Pottera możemy odłożyć tak, na bok. Tak, to można wyjaśnić. Zajmę się innymi filmami. Także zobaczymy się już niedługo. Do zobaczenia, cześć. Dalej nie wiem, czy naprawdę tak było, że
dlatego że Snape kochał Lily, no to dlatego miał tego samego patronusa, ale wydaje mi się to, że to było sensowne. W sensie brzmi to po prostu dobrze, że tak było. Niezbyt jakoś widzi mi się inny powód, dla którego miałby mieć właśnie takiego patronusa. No dobra, myślę, że tak, jeszcze jeden film i będziemy kończyć. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Mamy jakieś wrogi tutaj. O! I tu był pierwszy film, który przekroczył 3 minuty, a miał prawie 5. Tu mieliśmy quizy, był taki moment, pamiętam, że nie miałem telefonu, a to był jedyny mój sposób na nagrywanie wtedy i nie miałem telefonu, więc nagrywałem sobie quizy, potem jakiś kolejny vlog, znowu przerwa. Niby wrzucałem te filmy często, jednak co chwilę się tłumaczyłem z przerw. Dalej są już filmy tak po tutaj 5-7 minut, to już tak długo, a mam na podglądzie 37 minut nagrywania, więc myślę, że może jednak zakończymy już teraz, ale myślę, że mógłbym spokojnie zrobić drugą część z kolejnych filmów, także jeżeli chcielibyście kolejną część, to napiszcie w komentarzach, że chcielibyście. No i to będzie już na tyle w tym filmie, także jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał koniecznie, żeby żaden nowy film was nie ominął, no i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!